Hej, witajcie, z tej strony Julek Player, a to jest kolejny odcinek z gry Roblox na moim kanale. Dzisiaj sobie pogramy SCP Anomaly Bleed i dzisiaj wam pokażę w końcu, jak zrobić kolejną kartę, żebyśmy przeszli gierkę. Więc zaczynajmy. No więc przechodzimy sobie do mojego save'a. Jeśli ktoś chce, żeby mieć 5 level, musi to trzeba dać. O nie. Przykro, ale będziemy musieli jeszcze raz, jak będziemy ten debil popieprzony. Albo może? Czekajcie. Co? Ja zobaczę. Wiecie? Mam nowe odkrycie. A wiecie jakie? Takie, że musimy umrzeć. I zdobyć tą kartę. No nie. Zapomniałem, żeby wyrzucić karty. Kurde. No i teraz wam pokażę pewną rzecz, bo jak jeden czwarty level wystarczy i daję wam tego. O. No nie. Reset charakter, bo chcę wam pokazać bardzo, bardzo istotną rzecz, która jest nam przydatna. Ja bym się starał, żeby nikt tego nie zabił. Bo jeżeli ktoś z nas zabierze. Po jakimś czasie to znika. To wiecie co? To wam powiem, nieźle to zrobili.
No! I F5. Co? Ja jeszcze wyrzuc. To. I load set. No. Trzeba mi jedno, bo... No. Zapisujemy. Chcieli zdobyć kartę Omnicard. Bo jest taka karta w tej grze Omnicard. I ta karta bo gdzie ona jest? Ty głupi gnoj. Ludzi to gra, ten serwer zauważyłem. No to cóż. No. A, i pokażę wam jedną rzecz jeszcze. Jeżeli połączymy sobie noktowidzę z tym ustrojstwem, czyli noktowidzę tu damy i tam, przerobimy na lepsze. Popatrzcie, jak się nam da. To nie będzie zwykły, ale taki niebieski. Mi taki lepiej mi się przyda bardziej. No. Ale Omnicard to ja wam pokażę kiedy indziej, bo taka ta bardziej wymaga czasu. A też lewy piąty jest po prostu jedna, to jest po prostu najlepszy. Tylko Omnicard po prostu jest tylko po to, że on jest do wszystkich lewych. Czyli Omnicard to jest tak, takie same jak... To jest to samo, tylko że po prostu jest niebieskie i po prostu... O! Game save.
wam pokażę przy okazji. Coś w tym typie. Taka karta. Kora mi się teraz... Mi teraz jest w ogóle niepotrzebna. Ta karta... To byłaby potrzebna mi, gdybym... bym ją potrzebował. Ale jej nie potrzebuję. A dzisiaj się bardziej skupimy na tym, żeby wyjść w końcu z tej dziury. Idziemy taką strefą niebezpieczną. Więc musimy uważać. A najbardziej też na nieśmiałkę. Huki to takie jakby... Nie wiem. Jak nie wiem. Ale też zaraz wyjdziemy, bo to... Krótko potrwa. Wow. No, znaleźliśmy. Warto jednak... Warto jednak zawsze zapisać. Taka jest jeden minus tej grze, że nie ma tych niewidzialnych mobów. Aż kurde. Jest jeden przedmiot, to jest bardzo mi potrzebny. Ale chyba już go nie znajdę. O, tu nie wchodzimy, bo tam nic nie ma. Ale tu już jak najbardziej. Szkoda, że to też nie przemyśleli. Aha, przemyśleli to. Są chyba dwa wyjścia. Gate B i gate A. To tak się chodzi. Z tą bronką. Teraz już wiadomo. No, i tak nie było nic takiego zachwycającego. O Jezu. Ha, o Jezu, jakie to jest super. Ja bym mógł tu pójść. Gate B. Ale powiem wam jedną taką ciekawostkę, ale już. No wiesz co? Idziemy. Ale jest jedna taka ciekawostka. Ja w sumie wychodziłem tą ten kiedyś tam i przeszłem tą gierkę, ale nie zapisałem, bo... Nie, nie było posa. Ha, 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 i tu jeszcze nie zwiedzałem. Palę zewsze. Ale głośno. Szczególnie tu nie zwiedzałem, więc zanim pójdziemy, to pójdziemy sobie najpierw tam, gdzie mamy. Gdzie? Tu nie musimy.
ale ja chciałbym jeszcze wam pokazać w ogóle, jak to tu jest. Może coś w ogóle ciekawego? Tu jest. Tam na końcu to już lepsze jest koniec tej dróżki. Więc dlatego przejdziemy tu. Albo wiecie co? Nie, jednak droga zagrożona. Ja bym tu przeciszał. No, fajne zakończenie. No, to już dzisiaj będzie koniec naszej ukochanej gierki. To była taka gierka. No, jeszcze, no, pochodziliśmy sobie, a teraz idziemy w końcu zakończyć tą gierkę. Więc za niedługo wejdziemy i skończymy grę w końcu. Zostawmy sobie trochę planu. No. Po kilku latach idziemy i kończymy. Znaczy się to po kilku dniach, ale w sobie. Dobra, wychodzimy za 3, 2, 1, go! No, w końcu przeszliśmy naszą gierkę. W sumie to szkoda, że ta gierka taka była, taka też. Szybka, ale no, i tak mi się podobała. No, szkoda, że już sobie nie pogramy, bo fajna była to gierka. Ale jeszcze nie martwcie się, bo to ja jeszcze tam będę kilka, jeszcze takie ciekawostki będę wam pokazywać. Jak zdobyć tą Omni kartę, bo Omni kart to jest trudniej zrobić trudniej nawet zrobić to można od trudniej można zrobić Omni kartę niż jakaś tam niż jakiś tam level 5. No ale w końcu przeszliśmy, więc no możemy ten. Możemy już kończyć. Bo to i tak był chyba pewnie krótki odcinek. Ja to tam nie wiem ile trwał. Ale
ale wiem, że może już nie będziemy grać jakieś tam SCP. Ty się też może znajdę jakąś grę SCP, ale też nie wiem, bo to mało jest takich gier SCP, a jakie jest to takie, wiecie, typu nudne po prostu. Ale to jest najlepsza gra SCP w Robloxie. Nie mówię ogólnie o SCP normalne, bo SCP normalne to porównać sobie z tą gierką, to tamto wygrywa, ale wiadomo, że ta gra jest najlepsza. Według mnie powinni tworzyć takie więcej takich gierek z fabułą, że tam trzeba przejść albo coś takiego. I to też by fajnie było, ale nie ma, więc niestety. Aj, zaczekajcie. Muszę pewną rzecz zrobić. No. Przygnąłem drzwi, żeby nie było, że jakieś tam te... To moje tam dziecko się drze, wiesz. No dobra, to cześć i widzimy się w następnych odcinkach.